Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Wieruszowie bawili się w sobotę na studniówce w Siemianicach. W tym jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu towarzyszyli im nauczyciele oraz rodzice. Wasza praca nad kształtowaniem naszych charakterów i postaw, praca, której zawsze towarzyszyła cierpliwość, wyrozumiałość i nadzieja, zasługuje z naszej strony na podziw i szacunek. Studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji, każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Na bal studniówkowy zaproszono przedstawicieli starostwa powiatowego, dyrekcji oraz rodziców. Ten bal, tak szczególnie przez was przygotowany, oczywiście z wychowawcami, chciałabym w związku z tym, że jestem przy głosie, pogratulować dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, że macie naprawdę super fantastyczną młodzież, z którą te przygotowania, mimo że troszeczkę zabrały czasu, to jednak były kulturalne. Zawsze żeśmy się dogadywali. Ta praca z nimi była naprawdę niezwykłą przyjemnością. Mam nadzieję, że również w podobny sposób zachowacie się na tym balu, prawda? Ale jako rodzic chciałabym wam również powiedzieć, tak jak wspomnieli prowadzący, że już z dziś zdajecie pewien ważny, choć nieformalny egzamin. To egzamin z dorosłości. W imieniu zarządu powiatu życzenia maturzystom złożył wicestarosta Mirosław Urbaś. Do uczniów zwróciła się również dyrektor Małgorzata Nikodem. W imieniu nauczycieli oraz własnym dziękuję wam i waszym rodzicom za zaproszenie. Drodzy maturzyści, wasza czteroletnia przygoda ze Staszicem dobiega końca. 5 maja nastąpi weryfikacja tego, co was łączyło przez te lata z gronem pedagogicznym. Mam nadzieję, że szkoła wyposażyła was w wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Później przyszedł czas na poloneza i zabawę do białego rana.